Hej. Na polskim YouTubie pewne osoby co jakiś czas poruszają temat tego, czyli Jezus zmartwychwstał, są chyba nawet całe serie na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze nikt nie robił tego tematu z perspektywy historycznej, a wydaje mi się, że to jest taka coś, coś ciekawego, nad czym warto się zastanowić, na temat, co właściwie wiemy na temat tamtych wydarzeń. I oczywiście fakty z życia Jezusa, na temat faktów z życia Jezusa jest oczywiście jest oczywiście debata w środowisku akademickim, to znaczy polegająca między innymi na tym, że to, które wydarzenia z Ewangelii czy z innych źródeł można potwierdzić za pomocą metodologii historycznej, a które nie. I to oczywiście nie, znacza, że, nie oznacza, że tych, których się nie da potwierdzić, że to one się nie wydarzyły, tylko że zna. Czy to tyle, tylko że nie mamy za bardzo jak tego sprawdzić. I historycy, z tego co zauważyłem, raczej się nie wypowiadają na temat ewentualnych cudów Jezusa, no bo to po prostu nie leży w kompetencjach metodologii historycznej zasadniczo. Natomiast co ciekawe, istnieją tacy badacze jak np. J.P. Meyer, którzy twierdzą, że Jezus jeszcze za życia był uznawany za cudotwórcę i uzdrowiciela. I to jest w sumie ciekawe, bo taką samą perspektywę można znaleźć np. w Talmudzie. Natomiast praktycznie nikt z historyków akademickich nie podważa tego, że około roku 30 lub 33 Jezus z Nazaretu został ukrzyżowany z rozkazu Poncjusza Piłata, który urzędował wtedy jako prefekt Judei w latach 26-36. Pytanie jednak, co się stało potem? I okazuje się w ogóle, że wielu historyków potwierdza, czy jest zdania, że kilka dni później grób Jezusa był pusty. Faktycznie, że faktycznie znaleziono pusty grup. Tutaj nie ma czegoś takiego jak pełna zgoda, czy coś takiego, ale, ale, ale jest wielu ludzi, którzy historyków, którzy, którzy uważają coś takiego. Natomiast, bo w tym temacie często się pojawia tego typu twierdzenia, że, że hasła o zmartwychwstaniu tak naprawdę zostały wymyślone kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa, albo coś w tym guście. Natomiast... To w ogóle nie jest prawda. I nawet patrząc na Ewangelię, ponieważ oczywiście najstarsza Ewangelia, którą dziś uznajemy, jest 30 lat, została napisana po śmierci Jezusa, natomiast Ewangeliści wprost twierdzą, że piszą na podstawie istniejących już przekazów i opowieści. Zresztą to widać po Ewangeliach, że one opierają się na jakichś wcześniejszych opowieściach, na relacji głównie jego uczniów, m.in. Piotra, Piotra apostoła, o którym historycznie wiemy najwięcej. To nadal jest bardzo niedużo dla jasności, o Piotrze bardzo niewiele wiemy historycznie, ale jest to coś, ponieważ o niektórych apostołach nie wiemy nic po prostu. I na podstawie relacji Piotra, który twierdził przynajmniej, że widział zmartwychwstałego Jezusa. I oczywiście w Ewangeliach jest, są niezgodności co do szczegółów, co jest zupełnie naturalne. No, jeżeli, są to jeżeli są to rzeczy spisywane 30 lat po fakcie, nie przez naocznych świadków, przynajmniej w większości przypadków, tylko pod wpływem ewentualnie na, naocznych świadków. No to oczywiście, że będą niezgodności w szczegółach. W sensie, nawet gdybyśmy założyli, że to się faktycznie wydarzyło, to należałoby oczekiwać, że w takich relacjach spisywanych potem będą nieścisłości co do szczegółów. Ale co ważniejsze, poza Ewangeliami, z relacji Pawła Starsu wiemy, że zasadniczo polował on na chrześcijan, można powiedzieć, po czym sam został chrześcijaninem. W połowie, około w połowie lat 30. Mniej więcej 1-2 lata po śmierci Jezusa. Można to mniej więcej policzyć, ponieważ w listach Pawła często są jakieś takie notki, że a x lat temu robiłem to, od między tym a tym minęło x lat, prawda? A, a, a ponieważ wiemy mniej więcej, kiedy te listy były pisane, to można to policzyć, że około połowy lat 30. Paweł, yy, jak Paweł sam twierdzi, wskutek spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Yy, Nawrócił się i uwierzył w Niego. I to jest istotne, ponieważ to oznacza, że przed nawróceniem Pawła, czyli bezpośrednio po śmierci Jezusa, już istnieli jacyś protochrześcijanie, którzy łazili po Jerozolimie i twierdzili, że Jezus zmartwychwstał. I w temacie ewentualnych wątpliwości co do relacji Pawła, to wrócimy do tego jeszcze na sam koniec. Co tutaj jest natomiast istotne, to to, że historycy potwierdzają, że wszystko wskazuje na to, że uczniowie Jezusa oraz Paweł doświadczyli czegoś, co przekonało ich, że Jezus zmartwychwstał. I ponownie, nawet patrząc na wypowiedzi Barta Hermana, który wprost wierzy, że uczniowie Jezusa doświadczyli jakichś, jakichś wizji, jakichś doświadczeń, które zinterpretowali oni jako kontakt ze zmartwychwstałym Jezusem. Ja tego Barta Hermana to tak przywołuję co jakiś czas, ponieważ to jest osoba, która w żaden sposób nie jest przychylna chrześcijaństwu, a można wręcz podejrzewać, że wręcz przeciwnie. Natomiast y, podobnie pisze chociażby profesor Ed Parrish Sanders z Duke University oraz członek British Academy, To, że uczniowie Jezusa, a potem Paweł, mieli doświadczenia z martwych wstania, jest w mojej ocenie faktem. Co dokładnie było źródłem, źródłem tych doświadczeń, tego nie wiem. Odnośniki, skąd się mam te, te cytaty, będą oczywiście w opisie. I podobnie profesor Gerd Ludemann z Uniwersytetu w Göttingen. Można uznać za historycznie pewne, że Piotr i uczniowie mieli po śmierci Jezusa doświadczenia, w których Jezus jawił im się jako zmartwychwstały Chrystus. Tak samo Tom Holland, którego książkę Dominion już polecałem i nadal polecam, bo jest bardzo ciekawa, jasno stwierdza, że zasadnym jest stwierdzić, że Paweł miał coś, jakiegoś rodzaju doświadczenie, które przekonało go, że miał kontakt ze zmartwychwstałym Jezusem i to całkowicie zmieniło jego życie. To są oczywiście tylko przykłady, natomiast podaję akurat te, ponieważ Ci ludzie to nie są osoby religijne, te wymienione przeze mnie osoby. Natomiast jako historycy zgadzają się oni, że po śmierci Jezusa, w krótkim okresie po śmierci Jezusa, jego uczniowie doświadczyli czegoś, co zinterpretowali oni jako spotkanie z Jezusem po zmartwychwstaniu. To jest tak właściwie, jak się popatrzy na to, to, to pasuje do tego, co wiemy, ponieważ bez przekonania... Y tych pierwszych uczniów o tym, że to faktycznie jest prawda, no chrześcijaństwo by się po prostu nie, nie utrzymało, to, bo, bo w sensie trzeba mieć naprawdę, wydaje mi się, całkiem sporo samozaparcia, żeby łazić i głosić w kółko coś, za co może ci grozić jakaś kara, jeśli nie jesteś pewny, że to jest prawda. Mówimy tutaj o uczniach, którzy twierdzili, że sami go widzieli. I oczywiście, co istotne, interpretacja tego, co to dokładnie oznacza, co to znaczy to zmartwychwstanie, co to, co to oznacza dla ludzi, zdania tutaj oczywiście były podzielone, również na samym początku wśród szerszego grona już pierwszych chrześcijan. I to, jak doktryna się później z tego wywiązała, to jest troszkę osobny temat, ponieważ to oczywiście była taki no, dłuższy proces. No właśnie. I tyle właściwie na temat faktów historycznych. I należy tutaj zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, bo co to właściwie znaczy fakt historyczny? Historia nie przeprowadza dowodów naukowych, ani tym bardziej matematycznych. Bo nie da się je zreprodukować chociażby dlatego, prawda? Nie możemy powtórzyć bitwy pod Grunwaldem i zobaczyć, co się dokładnie wydarzyło. Badanie historii polega na ustalaniu najbardziej prawdopodobnej wersji wydarzeń. I oczywiście można powiedzieć, że, że, że w takim razie podważamy to. W sensie, że nie ma powodu, by w to wierzyć, że, że skoro to jest tylko najbardziej prawdopodobna wersja, to to odrzucamy. No, tylko, no, no bo są ludzie tacy, którzy na przykład uparcie twierdzą, że przecież skoro nie mamy bezpośredniej relacji z czasu życia Jezusa, to na przykład nie ma powodu, by uważać, że On w ogóle istniał. No tylko, że jeżeli chce się... Przyjmować taką postawę, no to żeby być konsekwentnym, wypadałoby odrzucić istnienie 9, 90% około postaci z antyku w ogóle, ponieważ na temat większości ludzi z antyku mamy właśnie takie relacje, że ktoś coś o nich napisał, jak oni już nie żyli. Ponieważ relacje z czasów życia danych ludzi bardzo często dotyczy, dotyczą większości władców, po prostu. Natomiast nikt się nie czepia zdecydowanej większości ludzi z czasów antyku ich istnienia, tylko ludzie się czepiają tylko tych postaci, które są dla nich niewygodne. Natomiast. Na potrzeby dyskusji uznajmy, że przynajmniej to, co historycy uznają, załóżmy, załóżmy że to się naprawdę wydarzyło w mniej więcej w ten sposób. Czyli, że uczniowie bezpośrednio po śmierci Jezusa mieli jakieś doświadczenia, które oni zinterpretowali jako widzenie zmartwychwstałego Jezusa. Czy to jest w jakiś sposób dowód na to, że Jezus faktycznie zmartwychwstał? Nie, no raczej nie. Tylko pytanie, co mogłoby być dowodem na to? No bo. Oczywiście jeśli ktoś z założenia przyjmuje, że rzeczy, takie, że rzeczy które wykraczają poza nasze granice pojmowania, że rzeczy ponadnaturalne, nie mogą się zdarzać, no to oczywiście, że to się nie wydarzyło. No to jest koniec tematu, w sensie nie ma, nie, nie ma żadnej dyskusji na ten temat, ponieważ no, jeśli ktoś zakłada, że takie rzeczy się nie wydarzają, no to koniec tematu. Nieważne, co by ktoś poświadczał na ten temat, czy co byśmy tam odnajdywali. Natomiast jeśli ktoś dopuszcza możliwość, że być może mogą się dziać takie rzeczy, to pojawia się pytanie, co mogłoby być przekonujące za tą tezą z, z naszej perspektywy. No, nie wiem, być może gdyby na przykład o zmartwychwstaniu zaświadczył ktoś, kto nie jest chrześcijaninem. Tylko, że z tym jest pewien problem, bo, no bo jeżeli ktoś faktycznie spotkałby zmartwychwstałego Jezusa, no to przecież z miejsca został chrześcijaninem, no bo właśnie uwierzył, że go widzi, prawda? I a wiara w zmartwychwstałego Jezusa to właściwie chrześcijaństwo. W takim największym uproszczeniu. No to być może w takim razie, gdybyśmy mieli kogoś, kto nie miał żadnej motywacji. By w to uwierzyć, a był obojętny na to, albo najlepiej wrogi całej tej idei zmartwychwstania, gdybyśmy mieli tekst od takiej osoby, prawda? No i sęk w tym, że mamy tekst od takiej osoby, od Pawła. W sensie Paweł aktywnie prześladował uczniów Jezusa, którzy tak jak mówiliśmy, istnieją dobre podstawy, by twierdzić, że byli przekonani, że Jezus zmartwychwstał aktywnie ich prześladował, po czym całkowicie obrócił swoje życie o 180 stopni, jak twierdzi wskutek zmartwychwstania, wskutek spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Pytanie tylko, czy możemy mu wierzyć? I tutaj warto zwrócić uwagę na rzecz taką jak Trylemat Luisa. Hmm, zaraz powiem, jak to się odnosi do Pawła. Trylemat Luisa to jest taka teza wystawiona przez C.S. Luisa, że jeżeli spojrzymy na Jezusa, na jego nauczanie i tak dalej, to co mówił, to wysuwają się takie trzy podstawowe hipotezy na jego temat. Być może Jezus był chory psychicznie, był szaleńcem, miał zwidy, miał halucynacje i dlatego mówił takie rzeczy. Druga opcja jest taka, że był kłamcą, że mógł po prostu świadomie kłamać ludziom na temat tego, że jest synem Bożym i tak dalej, i tak dalej. No a, a jeśli te dwie opcje nie są, nie pasują do tej postaci i tego, co wiemy na jego temat, tego, co się wyłania z jego, z jego słów, no to. Trzecią opcją zostaje to, że może był synem Bożym, faktycznie, może miał rację, może, może mówił prawdę, gdy mówił, że jest jednością z Ojcem. Natomiast w odpowiedzi na to wielu ludzi podaje, że jest jeszcze czwarta opcja, tak naprawdę, że ten trylemat jest taką fałszywą alternatywą w pewnym sensie, ponieważ można jeszcze uznać, że. Mm, że to, co wiemy na temat Jezusa, zostało zniekształcone przez jego uczniów, że tak naprawdę nasz, nasze pojęcie o nim to jest bardziej legenda niż fakty z jego życia. I wtedy, i że być może na przykład Jezus wcale nie mówił, że jest Bogiem albo coś takiego, że to może to zostało później dodane, że, że wychodzi na to, że Jezus nie mógł być, mógł być ani jedną z tych rzeczy, tylko być na przykład właśnie legendą. W sensie, że to, co o nim wiemy, prawda, to nie tyle, że nie istniał, że wiadomo, że istniał, ale, ale że może po prostu nie mamy do dokładnych jego słów. I, I to jest słuszna uwaga. W sensie, że ten trylemat odnośnie Jezusa jest niewyczerpujący. Natomiast. Podobny trylemat można i należy, moim zdaniem, zastosować do Pawła, do Pawła Starsu. Dlaczego Paweł twierdzi to, co twierdzi? Dlaczego Paweł twierdzi, że miał wizję zmartwychwstałego Jezusa? Czy był obłąkany? Czy był y, chory psychicznie, szalony z jakiegoś powodu? I jeśli się spojrzy na jego teksty, bo mamy teksty bezpośrednio od tej osoby, to no, widać w nich jednak mimo wszystko. Przejrzystość i spójność myśli, w sensie ta osoba nie wygląda, jej teksty nie wyglądają jak o teksty osoby chorej psychicznie. Zwłaszcza, że to nie są teksty napisane w jedno popołudnie, tylko na przestrzeni lat, więc mamy, że tak powiem, pewien przekrój przez jego życie. I nie, nie, nie wydaje się to prawdopodobne, przynajmniej po prostu, aby był chory, że skoro pisał takie rzeczy. Czy mógł kłamać? I to jest oczywiście dobre pytanie, ale z tego co wiemy, to wygląda na to, że Paweł za mówienie o tym wszystkim no został ostatecznie skazany na śmierć, tak samo jak całkiem sporo wyznawców Jezusa, którzy twierdzili, że widzieli go bezpośrednio, mówimy właśnie o Piotrze i o innych, uczniach. wiadomo, że o wielu z nich nie wiemy zbyt dużo historycznie, ale o niektórych coś tam wiemy. I wygląda na to, że ci ludzie dali się zabić za to, co mówili. I pojawia się pytanie w sensie jak często, bo oczywiście można powiedzieć, że ludzie, ludzie umierają za coś w co wierzą. Okej. Okay, że różni wyznawcy różnych sekt często no nie wiem czy często, ale czasem to był. Okej. Okay, ale jak często założyciele sekt Dają się zabić za coś, co sobie wymyślili i kłamią, akty i wiedzą, że kłamią. W sensie, no ponownie, nie wydaje się to jakoś szczególnie prawdopodobne, ale jeśli nie te dwie rzeczy, jeśli, jeśli są wątpliwości do tych, to czy zostaje jeszcze, taka, jest, zostaje jeszcze taka możliwość, że mówi prawdę, że naprawdę się spotkał z nim. I to się robi wszystko po prostu bardzo, bardzo dziwne. Zwłaszcza, że Ludzie 2000 lat temu w pełni zdawali sobie sprawę z tego, że zabici przestępcy nie wracają do życia po trzech dniach. To nie jest tak, że dziś wiemy coś więcej na ten temat, ponieważ często się można spotkać z twierdzeniem, a w XXI wieku wiemy już, że to jest niemożliwe. Nie. Twierdzenie, że torturowany i zabity facet wrócił do życia, 2000 lat temu było dokładnie tak samo niedorzeczne jak dzisiaj. Tymczasem. No, masa ludzi, również wykształconych, oczytanych, mądrych ludzi, zarówno wtedy, jak i dzisiaj, z jakiegoś powodu decyduje, uznaje, że jest to coś, na czym warto oprzeć swoje życie. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ wychodzi, wygląda na to, że w tej opowieści o Jezusie jest coś, że ona trafia do ludzi, jakby pasowało to do człowieka, jakby ludziom właśnie tego brakowało. W sensie opowieści, że stwórca wszechświata, czy źródło wszechświata, stało się człowiekiem i umarł za ciebie konkretnie, po czym pokonał śmierć. Coś jest w tej opowieści, bo w sensie to nie jest przypadek, że ona stała się najpowszechniejszą narracją w dziejach świata. Po prostu warto wziąć to wszystko pod uwagę. Natomiast, oczywiście, ponownie, jeśli ktoś zakłada, że cuda nie mogą się wydarzać, no to oczywiście, że zmartwychwstanie się nie wydarzyło, no bo, bo nie mogło się wydarzyć i ponownie tutaj nie ma, nie ma tego. Natomiast, jeśli ktoś dopuszcza, że być może istnieje coś, co przekracza nasze granice pojmowania, to być może istnieją takie rzeczy w niebie i na ziemi, o których się nie śniło filozofom. Kto wie? Natomiast niezależnie od tego, co, w co kto wierzy, to pamiętajmy po prostu, że, że prawda nas wyzwoli. I wszystkim Wam z tej okazji również życzę wesołych świąt Wielkiej Nocy. I do usłyszenia. Hej.